Jesteście gotowi? A to zaczynam. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczko na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy. Witamy Was w ten wigilijny dzień. Jak widzicie, my nie próżnujemy, ale dzisiejsze poszukiwania też mają swój cel. Ale zanim przejdziemy do konkretów, pokażemy Wam, co już znaleźliśmy. Na tą chwilę udało mi się znaleźć 3 monetki. 1 zł, 20 zł, to jest PRL. No i 1 szyling, ale nie wiem z którego roku. No jak już mowa o pieniążkach, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dedykowany dla chorego chłopca, dla malutkiego Antosia. Natomiast mi do tej pory udało się znaleźć 5 monet, 4 monety z okresu PRL-owskiego, no i 1 monetę współczesną, obiegową. Jak wcześniej Ewelinka wspomniała, dzisiejszy odcinek to specjalny odcinek. Prosimy Was o wpłaty na rzecz chorego Antosia. Antoś urodził się z porażeniem mózgowym, jak również też nie widzi. Pieniążki zebrane dla Antosia pozwolą mu odzyskać wzrok. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście pod filmem w linku. Prosimy Was bardzo o wsparcie, a my też działamy. Może nam się uda znaleźć coś ciekawego i też przekażemy to na jakąś akcję charytatywną. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów PL zapraszają na film. A moim sygnałem jest niestety jakaś puszeczka po dezodorancie. No niestety, byli harcerze, to i pozostawiali śmieci. Jest tu tego sporo, ale się nie zrażam i szukam dalej. Tam kopie Krzysiu. Idziemy zobaczyć, co tam ryje. Mam nadzieję, że coś lepszego ode mnie będziesz miał. A co znalazłaś? Puszkę po dezodorancie. No to też coś. Też coś. Też coś. Czekam. Co tam ciekawego wykopiesz? Zaraz zobaczymy. Liczę na ciebie. Ratuj honor. Pod korzeniem coś jest. Ratuj honor dzisiejszej wyprawy. To nie takie proste. O, o. Pod liściem żelastwo. Nie, tu coś jest głębiej. Już zaraz to wyciągniemy. Zajrzyj do dołka. Miałam zajrzeć do dołka i w tym dołku widzę ciebie. Nie tylko mnie. Też jest moneta. 20 groszy, ale tak dziwnie mi przybija na metal. Już chciałem sobie odpuścić. Nie wolno odpuszczać sygnałów. No wiesz nie ty wolno, co? No nie wolno, nie wolno. Nie wolno, ale jak jest minus 1, to wiecie jak się kopie, nie? Niestety silny wiatr jest i minus 1. Temperatura na dworze to potęguje te zimno, ale dajemy radę, bo dzisiejszy film ma szczytny charakter, także nie poddajemy się. A Wy pamiętajcie, jeżeli macie możliwość, wpłaćcie jakieś pieniążki. Link, gdzie prowadzona jest zrzutka na leczenie chorego Antosia, oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. A już przez chwilę myślałam, że jest to moneta, no ale niestety dupka od spłonki. Takich rzeczy tutaj w lesie bardzo dużo się znajduje. Także kopię dalej. No i do następnego dołka. Do następnego dołka miałam na myśli przy moim, ale już Krzysiek mnie woła, więc lecę i idziemy zobaczyć, co on tam ciekawego nam pokaże. Masz się czym chwalić? Mam pieniążka. Pieniędzy masz, panie? Pieniążka mam. Z tej strony wygląda tak, słabo czytelny. Duży. Duży, a tutaj pryle. Pryle. Już teraz wiemy. Piątaczek. O, przetarłem go, jeszcze trochę dostał łopatą niechcący ode mnie.
przytarłem go. Możesz być delikatniejszy przy kopaniu? Ogólnie jestem na co dzień delikatniejszy. No to akurat to ja wiem. No, to przypadek, nie? No, przecież nie chciałem, nie? Także jest kolejny pieniążek. No i super. 5 zł z okresu PRL, 1976. Zdążyłam odejść z kamerą do swojego wykrywacza i łopaty, a Krzysiu już mnie znowu woła do tej swojej dziczy. Co masz tym razem? Tych siatki tak za bardzo nikt nie chciał wchodzić. A ty ryjesz. A ja wchodzę. No to mam kolejny pieniążek tym razem. Zobaczcie. 2 złote. Też okres perelowski. No ale monety są. Są. No my o tym wiemy, bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie się spodziewaliśmy. Jest to Góra Harcerska. No i kiedy tu nie przyjedziemy, to zawsze pieniążki wyskakują z ziemi. O, teraz ładnie przeschło i widać. Dokładnie. Działam dalej. Swoją drogą. Swoją drogą, tutaj na tej Górze Harcerskiej, stąd właśnie nazwa, bo przebywali tutaj harcerze, znajdują się już monety, które wcześniej wam pokazywaliśmy. No i oczywiście złom, jakieś śmieci. No i mam nadzieję na może jakąś biżuterię. No bo w tamtych czasach też, w tamtych czasach, no za czasów PRL-u też nosili biżuterię jakąkolwiek, więc liczyć mogę. W takim miejscu to i takie rzeczy są. Bardzo ciężki odważnik i chyba w środku pusta rurka. Z początku myślałem, że może to do zabezpieczenia namiotów, a może ktoś stawiał jakąś flagę, oznaczenie. Jakby to było odwrotnie, to ja bym chyba zawału dostała. No pierwsza myśl to też myślałem, że coś może być związane z okresem II wojny światowej. Natomiast nie, nie. Zbyt ciężkie, bo takim granatem to chyba by za bardzo nikt nie rzucił. Jest po prostu waży około 10 kilo. Więc na złom. Na złom. A ja mam tym razem śledzika i nachodzę Krzyśka. Znów jak chłopie. Postoję się, przytulę tutaj do tego drzewka, bo wieje strasznie. Kolejny głęboki sygnał. Bardzo dużo takich głębokich sygnałów jest. Tak jak i ten śledzik naraz. Na Wigilię. O, ale wieje. Ciężko. Pod korzeniem. Może prowajdera ci pożyczyć? Poproszę. Coś. Proszę. Włącz se. Zazdrościłeś mi? Zazdrościłeś. Przede wszystkim śledzik na Wigilię też musi być, ale nie w takim wykonaniu. Na złom. Na złom. A dzisiaj to ja robię za operatora kamery. I lecę, lecę. Bo znowu krzyczę. Co tam masz? Głęboki sygnał. Nie wybuchniemy? Chyba nie. Zobacz. O Boże, co to? Nie wiem co to. O Boże. Kolejny odważnik. Jest tego tutaj. Jesteś pewny? Tak jest. Jest to bezpieczne na pewno. Także nic Boże, to nie jest. Wiem. To co myślisz, czy myślicie, to jest. Cholera wie do czego to było stosowane. Szmatą jakąś owinięte. Nie, pewnie jest tu śmietnik, bo dosyć taki duży sygnał był. Zaraz sprawdzę jeszcze. Sprawdzaj, sprawdzaj. A jeszcze chwilę temu mówiłam, że jakbym takie coś okrągłe znalazła, to zawał dostała. No i jest.
Czego tutaj mamy? Kop, kop. Ja poczekam. Może i być śmietnik. O, o, o. Prawie. Tam. Śmieciuch. Śmieci. Nadszedł czas, że musimy kończyć poszukiwania i wracać do domu. No bo jeszcze trzeba, trzeba przygotować kolację wigilijną. A nie ma lekko, czas na poszukiwaniach biegnie szybko. Ale zanim podjedziemy do domu, podejdziemy jeszcze pod lustro wody. Zobaczycie, jaka dzisiaj fala, jaki sztorm jest na naszym lokalnym jeziorze. Ale to chyba sam idzie, bo ja już nie wiem, czy ja to targnę, tak mi zimno się zrobiło. A mówiłem, mówię się ciepło. Myślałam, że się ubrałam ciepło. No, nie, no niestety taka pora roku, szczytny cel, także dajemy radę. Będziemy dzielni, bo chcemy wspólnie z wami wesprzeć Antosia. Lulaj ulubione me pieścidełko, lulaj, że Jezuniu, lulaj, że lulaj, a Ty go matulu w płaczu utulaj. Zamknijże znużone płaczem powieczki, utulże zemdlone. Tradycyjnie sałatka warzywna. Pewnie to jest królowa polskich potraw na każdym stole. A tu w międzyczasie Ewelinka co robi? Ogóreczki do Gyrosa. Do Gyrosa. Jak myślisz, goście będą zadowoleni z takich potraw w pierwszy dzień świąt? No spróbują nie być, bo więcej nie zostaną zaproszeni. A tutaj za chwilę będę smażył rybkę. Oczywiście my w Wigilię, tak jak jakby wszyscy, pościmy, nie jemy mięsa. No, to mięsko oczywiście to jest do Gyrosa, który przygotowuje Ewelinka, a tutaj moja powinność, smażenie rybek. Kominku napalone, choineczka nam tutaj rozświetla swoje piękne kolory, a tutaj nasza Hania w oczekiwaniu na wigilijny wieczór i na Mikołaja. Na Mikołaja. A powiedz, czego ty się spodziewasz w tym roku od Mikołaja? Cisza. Hobby horse. Camper Barbie i nie wiem, co dalej namyśliłam. Przygotowania do kolacji wigilijnej prawie już zakończone. Idą pełną parą, że tak można powiedzieć. Tak jest. Jeszcze trzeba oczywiście poprawić swoją urodę. Wrzucić koszulę na siebie. Coś ładnego ubrać, jakoś się uczesać, prawda? Także, sukienki przyodziać. Także my wigilię zaczynamy szybko, bo już o godzinie 15, dlatego... 17. Gdzie 17? 15. No i tak chcieliśmy wam serdecznie podziękować. Minął szybko ten rok. Rok dużych takich niespodzianek, dużych wyzwań, którym daliśmy radę. Rok miłości, rok wzajemnego wsparcia. Jeżeli chodzi o to wsparcie, pamiętajcie, ten odcinek dzisiejszy jest specjalny. On jest dedykowany Antosiowi, który urodził się z porażeniem mózgowym i utracił wzrok. Wzrok można odzyskać poprzez skomplikowaną operację, stąd też zorganizowana jest ta zbiórka. Miejcie dobre serducha i wesprzyjcie Antosia poprzez wpłaty. Link do wpłat oczywiście znajdziecie, tak jak powtarzam tutaj już przez cały film, w opisie, w komentarzu. Prawda, Hania? Tak, nie zapomnijcie wesprzeć Antosia. Tak. Tak?
Także my Wam serdecznie z góry dziękujemy. Nie udało nam się nic znaleźć ciekawego, co moglibyśmy poddać licytacji, natomiast my zrobimy to w inny sposób. Siebie poddamy licytacji i osoba, która wygra voucher, będzie z nami mogła prowadzić poszukiwania. Obserwujcie grupę, link oczywiście do grupy, do licytacji Antosia, do zbiórki Antosia jest też w opisie filmu, także bądźcie czujni, jeżeli byście chcieli z nami spędzić poszukiwania, my dajemy w zamian siebie, wy będziecie mogli przyjemnie spędzić czas, a pieniążki, które trafią z licytacji, oczywiście przeznaczone będą na leczenie Antosia. Prawda, Hania? Także my zabieramy się dalej do pracy, zdrowych, wesołych świąt Wam życzymy i spokojnych. I spokojnych przede wszystkim. I w gronie rodziny. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.